Was w szóstym tygodniu małżeńskiego kamieniołomu. To już koniec, takie podsumowanie naszej wielkopostnej pracy. Dlatego dzisiejszy temat brzmi: kochać jak Jezus. Codziennie wybierać miłość. I na początek, na małą rozgrzewkę, zapraszamy Was do wykonania takiego ćwiczenia na wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na pogrzeb, że wysiadacie z samochodu, idziecie do kościoła, w tym kościele jest pełno kwiatów, dużo ludzi się zebrało, podchodzicie do trumny, która jest otwarta, po to, żeby można było się pożegnać z tą osobą i widzicie w tej trumnie siebie. To jest Twój pogrzeb. Wyobraź sobie, jak ten pogrzeb się zaczyna i jak zaczynają się przemowy różnych ludzi na tym pogrzebie. Na początku mówią jacyś współpracownicy, koledzy z pracy. Jakim byłeś pracownikiem? Jak bardzo się angażowałeś w pracę? Potem mówi dalsza rodzina. Jakie kontakty miałeś, dobre czy złe? Może twoi sąsiedzi coś chcieli powiedzieć na twój temat? Na końcu mówią twoje dzieci i twoja żona. I sobie wyobraź, co byś usłyszał na tym pogrzebie, jeżeli to miałoby się zdarzyć dzisiaj. Co o tobie by mówiła przede wszystkim twoja żona, twoje dzieci? Czy mówiłaby twoja żona, że byłeś wspaniałym, kochającym mężem? Czy mówiłaby, że zawsze miałeś czas i zawsze miałeś w sercu swoją rodzinę? Czy może mówiłaby, że wspaniale się odnajdywałeś w pracy, ale już energii, żeby coś pomóc w domu, to nie miałeś? Co chciałabyś usłyszeć jako żona? Chciałabyś usłyszeć, że byłaś kochająca, zawsze miałaś czas dla wszystkich, serce dla wszystkich, że byłaś ozdobą swojego domu, że napełniałaś go swoim sercem, wspaniałą atmosferą. Czy może twój mąż powiedziałby, że byłaś wspaniałą matką, ale dzieci były zawsze na pierwszym miejscu, a on, mąż, był odstawiony gdzieś na boczny tor? To ćwiczenie umysłowe nam uzmysławia, że to, co wybieramy w codzienności, to, co teraz wybieramy, ma wpływ na to, jaki będzie nasz koniec, w jaki sposób ktoś podsumuje naszą pracę tutaj na ziemi. I też to daje taką perspektywę, że z takich małych rzeczy składa się potem całość, która może wyjść albo dobrze, albo źle. I fajnie tak sobie myśleć perspektywicznie, że czy to, co ja teraz wybieram, to, co dzisiaj wybiorę, jakieś zachowanie, czy to ma wpływ, że ktoś o mnie dobrze powie na tej mowie pogrzebowej, czy wręcz przeciwnie? Moment śmierci Jezusa to jest tak naprawdę moment szczytowy Jego misji. I tak samo my możemy popatrzeć na nasze życie właśnie z tej perspektywy śmierci. No, do tego w tym Uwrót Wielkiego Tygodnia Ciebie zapraszamy. A teraz tak bardziej konkretnie, jeżeli już uświadomimy sobie, że te codzienne wybory mają znaczenie. Spójrzmy właśnie na tą naszą codzienność. Co robimy? Jakie małe kroki podejmujemy? Bo nasze małe kroki dzisiaj, jutro, pojutrze sumują się w tygodnie, miesiące i w końcu w lata. Nasze małe, niewinne, wydawałoby się złe nawyki mają później ogromny wpływ na nasze życie, bo po kilku latach możemy się obudzić i zobaczyć, że zaniedbaliśmy coś na tyle, że mąż czy żona jest dla nas teraz obcą osobą. I to się stało nie przez jakieś wielkie rewolucje, tylko właśnie przez te codzienne wybory, których zaniechaliśmy. Ta praca nad sobą, zmiana nawyków, to jest też takie doświadczenie krzyża w naszym życiu, bo często jest tak, że chcemy coś zmieniać, no i doświadczamy słabości, po prostu doświadczamy, że jesteśmy słabi, że upadamy, że po raz kolejny popełniliśmy jakiś błąd, że stajemy przed współmałżonkiem i po raz kolejny mówimy przepraszam, być może za tą samą rzecz.
Tutaj wyzwaniem jest to przebaczenie, stanięcie w prawdzie i cały czas odnoszenie tych naszych słabości pod krzyż, bo to jest właściwe miejsce na nie i czerpanie na nowo siły, żeby pójść dalej. Jedną z takich zmian może być wyjście w stronę współmałżonka, dostrzeżenie, że jesteśmy inni, dostrzeżenie, że ja inaczej odbieram miłość niż mój współmałżonek i wyjście z tego, że ja chcę mówić w języku miłości mojego współmałżonka. Tak, dlatego że każdy z nas troszeczkę inaczej odbiera miłość. Czyli innych rzeczy potrzebuje doświadczyć, żeby poczuć się kochanym. I podobno istnieje 5 takich języków miłości, można takie pogrupować. I każdy z nas ma taki swój, powiedzmy, jeden dominujący. Więc jeżeli nie znacie tego tematu, to tak szybciutko tutaj Wam to nakreślimy i odsyłamy do książki 5 języków miłości. Pierwszy język miłości to są słowa, czyli osoby, które przez słowa doświadczają miłości, muszą słyszeć, że są kochane. One są szczególnie wrażliwe na komplementy, na pochwały, na dobre słowa. Drugi to dotyk. Dotyk w sensie nie tylko tej bliskości współżycia, ale w ogóle to są osoby, które szczególnie potrzebują właśnie przytulenia, kontaktu fizycznego. To są po prostu te osoby, które nie potrafią stać obok i na przykład nie poklepać kogoś po ramieniu, nie dotknąć ręki swojego rozmówcy. To są te osoby, którym to przychodzi w bardzo naturalny sposób. Wychodzi to z nich i w taki też sposób odbierają miłość. Inny język miłości to jest czas. Ktoś, żeby czuć się kochany, potrzebuje wiedzieć, dostawać czas. Czas taki i taką uwagę od współmałżonka. Czyli to jest takie wspólne spędzanie czasu, wspólne bycie razem. Już nawet nieważne, co się robi, po prostu ważne jest to, żeby mieć dla siebie czas. Inny język miłości to jest wykonywane wspólnie obowiązków, czyli ta osoba szczególnie potrzebuje widzieć takie współdziałanie w codzienności. Być może, kiedy czuje się zostawiona sama z tymi obowiązkami, to gdzieś tam bardziej się czuje przytłoczona. Czyli do niej będzie bardzo przemawiać, jak zobaczy wysprzątaną kuchnię, zrobioną kolację. To będzie dla niej znaczyło, że jest kochana. I piąty język miłości. Prezenty. Czyli szczególnie te osoby lubią być obdarowywane. I to nie chodzi o jakieś drogie prezenty, ale jakieś takie nawet małe prezenciki, coś zrobione z kartki nawet, czy jakiś rysunek. Po prostu lubią dawać prezenty, lubią otrzymywać prezenty. Jeżeli często dajemy takiej osobie prezenty, prezenciki, to ona czuje, że o nią dbamy, że ją kochamy. I my mamy taki swój naturalny sposób okazywania miłości, tak? W swoim języku miłości przemawiamy. I to wychodzi z nas naturalnie. No a żeby ta druga osoba to usłyszała, to potrzebne jest jakby poznać jej język miłości i nauczyć się mówić tak, żeby właśnie ona usłyszała. I to może być właśnie ta jedna cegiełka też budująca tą naszą codzienność, która sprawi, że, no, że będziemy mieli więcej tej miłości codziennie. Też zastanówmy się w naszym życiu, co musi umrzeć. Nie bójmy się tego dostrzec. Dostrzegajmy nasze złe nawyki, jakieś coś, co dostajemy informację od naszego współmałżonka, że to jest złe. Zastanówmy się tym i po prostu pozwólmy temu umrzeć. Niech odejdzie od nas. Czasami to są takie rzeczy, które wydają się dobre, które dają przyjemność, dają relaks, ale nie służą małżonkowi. To może być jakieś angażujące hobby, które no, może daje nam satysfakcję, ale źle działa na nasze małżeństwo. Po prostu jest potrzeba rozeznawać na każdym etapie życia, czego potrzebujemy, co jest dla nas dobre, a co nam nie służy. I jeżeli właśnie na każdym etapie jest to coś innego, tak? Jeżeli mamy małe dzieci, jest deficyt czasu, więc właśnie może pewne rzeczy trzeba
trzeba uciąć i to jest właśnie trudne, bo coś w nas przez to obumiera. Czy na przykład mamy małe dzieci, jedna osoba decyduje się trochę zrezygnować ze swojej pracy zawodowej na rzecz bycia z dziećmi, no to też jest jakiś rodzaj obumierania. I też taki codzienny wybór, który codziennie podejmujemy na nowo z miłością. Tu też, jeżeli chodzi o złe nawyki, to ta siła nawyków jest taka, że drobna rzecz poprzez powtórzenie jej wielokrotne zyskuje na znaczeniu. No i popatrzcie tutaj, na przykład taka rzecz, że zrezygnuję wieczorem z siedzenia na telefonie, po to, żeby pójść wcześniej spać i na przykład wstać rano i wypić kawę rano z moim mężem, zanim on zacznie pracę. Jaką to daje siłę naszej relacji, te nasze krótkie, nawet kilkuminutowe, codzienne rozmowy, a ile byśmy stracili, gdybyśmy z tego zrezygnowali? Też jeżeli jesteśmy w tym temacie obumierania dla współmałżonka, to też możemy przyjrzeć się rzeczom w naszym życiu, być może takim, które się nie zrealizowały, dlatego że jesteśmy w tym małżeństwie. I to też jest taki czas, żeby pożegnać te alternatywne scenariusze, żeby pożegnać te inne wizje naszego życia, pogodzić się z nimi, może właśnie przeżyć jakąś tam żałobę z powodu tego, że nasze życie właśnie wygląda tak, a nie inaczej, że mogło być inaczej. Ale właśnie to jest też to nasze obumieranie, że oddajemy to, co mogło być inaczej z Panem Bogiem, a cieszymy się tym, co mamy. Uczymy się dziękować i widzieć wartość w tym, co jest i też podejmujemy decyzję, że to, co jest, chcemy budować razem. I też staramy się dostrzegać nowe możliwości, których być może nie widzimy, bo byliśmy zaślepieni naszym scenariuszem, a Bóg ma dla nas najlepszy scenariusz przygotowany, który być może nawet sobie nie uświadamiamy w danej chwili. Też jest tak, że właśnie podejmując decyzję razem, biorąc pod uwagę już preferencje też współmałżonka, tak, no to wiadomo, że w pewnych aspektach moglibyśmy się rozwinąć bardziej, gdybyśmy byli sami. Ale też popatrzmy na to, ile dostajemy, będąc właśnie w tej relacji, będąc w tym małżeństwie, z tą konkretną osobą. Tak jak mówiliśmy poprzednio, osobno jesteśmy w stanie zdziałać dużo mniej, niż jesteśmy w stanie zdziałać razem. Podsumowując, zachęcamy Was do przyglądania się swojej codzienności. Patrzcie, gdzie są te nawyki, które potrzebują obumrzeć? Jakie nawyki potrzebujecie wprowadzić, żeby na koniec rzeczywiście być tą żoną i tym mężem, którymi chcielibyście być. I pamiętajmy też, że nie jesteśmy tutaj sami, że we wszystkich tych miejscach naszej słabości, naszego obumierania czeka na nas Bóg. I przychodźmy do Niego z tym, bo ta miłość, do której jesteśmy wezwani, jest naprawdę wielka i o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zapraszamy Was do wejścia w to Triduum i podążania za Chrystusem. I szczególnie namawiam nas wszystkich, żeby w to Triduum wziąć jedną rzecz, która ma w nas obumrzeć, którą chcielibyśmy pogrzebać, zakończyć, i jedną rzecz, którą chcielibyśmy przywrócić do życia albo ożywić. Właśnie to Triduum to jest to zejście, towarzyszenie Jezusowi w męce, w Jego śmierci. To też jest doświadczenie nieobecności Jezusa wtedy, kiedy jest On w otchłani, a my Go nie doświadczamy. A potem znów mamy radość z tej obecności, z odkrywania Go. I to jest właściwie, to jest taki rytm życia, którego też doświadczamy w naszym małżeństwie, w odnowie naszej relacji. My zachęcamy przez pracę nad tymi drobnymi, codziennymi nawykami, z tymi drobnymi, codziennymi wyborami miłości, żeby właśnie w ten sposób iść za Panem Jezusem. Życzymy Wam owocnego przeżycia tych świąt i radości ze zmartwychwstania Jezusa.
i żeby te święta były wyjątkowe w waszym życiu, żeby były naprawdę zmianą, przejściem ze śmierci do życia. Tak jak napisał święty Paweł, jeżeli wspólnie z Jezusem umarliśmy, to wspólnie z Nim będziemy żyć. Tego Wam życzymy.